z tej strony Pedro i jak pewnie bardzo dobrze wiecie, Pet Simulator X ma już tak naprawdę swoje lata. Ponieważ aktualnie ta gra ma aż 1,5 roku i naprawdę bardzo, to bardzo szybko to zleciało. A co za tym idzie, Preston i pewnie cały jego zespół myślą już na temat nowej gry. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam tak naprawdę wszystkie przyciaki, jakie wiemy na temat nowej gry Pet Simulator, która prawdopodobnie będzie nazywała się Pet Simulator Z. Tą nazwą przy okazji też Preston będzie walczył z podróbkami Pet Simulator X. Ponieważ jak pewnie wiecie, jest bardzo dużo gier, które po prostu nazywają się Pet Simulator Z, czyli są to takie Pet Simulator X tylko na boosta. Więc dla Prestona i całego Big Gamesa będzie to naprawdę mega, ale to mega świetny ruch, ze względu na to, że po prostu dużo więcej graczy będzie grało w ich nową grę. A kiedy ona wyjdzie, jak będzie wyglądać, jak się będzie prezentować, to na te pytania będę wam dzisiaj oczywiście odpowiadał. No jak pewnie wiecie, na zwykłego Pet Simulator X dzisiaj nie wejdę, ze względu na to, że mam bana, a nagrywałem już o tym odcinek. W tym momencie możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, powiadomić kumpli, ponieważ jest naprawdę mega ciekawa ta gra i mega by się podoba, no i dla mnie byłaby lepsza, ze względu na to, że na niej bym nie miał bana. Zacznijmy sobie od tego, dlaczego w ogóle Preston chce zrobić nową grę, ponieważ jak zobaczycie, naprawdę byliśmy już naprawdę mega dużo aktualizacji w Pet Simulator X. Przyjrzyjmy się też Pet Simulatorowi 2, czyli oczywiście poprzednikowy Pet Simulator X-a. Została ta gra stworzona w 2019 roku w lutym, a Pet Simulator X powstawał w okolicach oczywiście wakacji roku 2021, czyli około 1,5 roku różnicy. No ale wiadomo, że sam Pet Simulator 2 nie zrobił aż tyle wrażenia, pomimo że na tamte czasy było to naprawdę mega, ale to mega nieziemska gra, to i tak nie zrobiła takich wyników jak Pet Simulator X po prostu. Dosłownie Pet Simulator 2 miała tylko i wyłącznie 4 update'y, jak możecie zaobserwować, to był ostatni update, a tutaj już się pojawił Pet Simulator X. No ale Preston też na pewno chciałby sobie zrobić nową grę, ze względu na to, że po prostu Pet Simulator X dużo osób hejtuje za to właśnie, jakie jest podejście troszeczkę do tej gry. Za sam fakt tego, że już jest za dużo huge petów, za dużo jest ogólnie wszystkiego rodzaju petów, ogólnie jest za dużo walut, ogólnie jest za dużo wszystkiego, po prostu ta gra dostała tyle update'ów. Zobaczcie ile update'ów, a to tak naprawdę jest może połowa tych aktualizacji, która została obiecana. Też lekko zła polityka co do tej gry, no i oczywiście wszystkie tam różnego rodzaju błędy, wszystkiego rodzaju oszustwa, jakie ludzie robili w tej grze i tak dalej, to też oczywiście działa na minus Pet Simulator X-a. W sumie w komentarzu możecie mi napisać, czy gdyby teraz powstał Pet Simulator Z, oczywiście od Big Gamesa, to czy gralibyście w Pet Simulator X, czy zaczęlibyście nową przygodę? No i oczywiście wybrałbym nową przygodę, no nie? No dobra, to teraz przejdźmy sobie do leaków, czyli wszystkiego na temat tej gry, co tak naprawdę się dowiedzieliśmy. Pamiętacie takie zdjęcie? Było ono zlikowane naprawdę mega, ale to mega długi okres czasu i wszyscy myśleli, że to jest do Pet Simulator X. Ze względu na to, że mamy tutaj jakąś nową, najróżniejszą walutę, dodatkowo zobaczcie, że te wszystkiego rodzaju budynki, drzewa, po prostu wszystkie te różnego rodzaju rzeczy, które się robi do gry, są takie same jak w Pet Simulator X-ie. Tutaj mamy nawet maszynę do goldenów, która jest tak samo jak w Pet Simulator X-ie. Oczywiście, może to być jakaś druga trading plaza, a na przykład te coiny będziemy kupowali tylko i wyłącznie za robuxy. Może się tak zdarzyć, że będziemy mieli właśnie dwie trading plaza, jedna będzie na przykład od stanowisk, druga będzie oczywiście od wymiany petu. No ale zobaczcie, że tam z tyłu też są budynki, dlatego ten świat jest naprawdę bardzo, to bardzo duży. Powiedziałbym nawet, że za duży jak na trading plazę. Wygląda to po prostu jakiegoś lobby nowej gry. No i zobaczcie, że te wszystkie guziki mamy jakieś takie inne. No ale oczywiście hoverboard mniej więcej pozostał bez zmian, ale te guziki są serio jakieś inne. A może to był jakiś prototyp Pet Simulator X-a, ale to też wątpię. Wydaje mi się, że największe prawdopodobieństwo jest, że to jest po prostu jakiś screen z nowej gry. Mamy też taką oto ikonę. No zobaczcie na to, to właśnie wygląda właśnie jak takiego typu świat. No i zobaczcie, jakie to jest ogromne, a tutaj mamy jakieś światy w ogóle. O, tutaj mamy oczywiście to w lepszej jakości, ale zobaczcie, że to jest naprawdę mega, ale to mega coś chaotycznego. No i zobaczcie, tutaj mamy taki zwykły świat, dalej mamy jakąś pustynię, tam mamy jakiś wulkan, nie wiadomo o co chodzi. No i jak widzicie, ten item nie jest na sprzedaż, ale tak naprawdę mamy twórcę, który to zrobił, no i zobaczcie, jak to się prezentuje. Kurde, jestem naprawdę mega, ale to mega ciekawe, co to może być. Mamy też oczywiście taką oto grafikę, new game coming soon, no i oczywiście zaraz wam pokażę więcej na temat tej gry, ponieważ nie przejmujcie się, to nie jest tylko i wyłącznie tyle. Tutaj będę się posługiwał filmikiem RBXG Leaks, które właśnie wrzuciło taki filmik na temat nowej gry Prestona. Link do tego filmu będziecie mieli w opisie, jeżeli sami byście chcieli oczywiście go sobie obejrzeć. Mamy tutaj takiego screena, który właśnie potwierdził, że coś wielkiego zostaje dodane do Pet Simulator X-a, ale nigdy nie zostało dodane. Jak widzicie, mamy właśnie taką oto grę, zrobioną przez Big Game Simulator, co nazywa się Back to Back. Ale potem ta gra Back to Back się przekształciła. Mianowicie w grudniu zmieniła ona oczywiście nazwę na Pet Simulator X. No oczywiście nie Pet Simulator X, tak mówię z przyzwyczajenia, tylko Pet Simulator Z, no i też grupa się zmieniła na Big Games Pets. No i tutaj właściwie mamy tą oto grafikę, żebyśmy mieli po prostu swoje oczy zamknięte, żebyśmy tutaj nie wchodzili i nie patrzyli, co tutaj po prostu jest. No i mamy też widzenie w tym filmiku pokazane różnego rodzaju efekty oraz mamy też pokazane widzowie po prostu jakieś nowe GUI i tak dalej. Mamy taką oto, no nie wiem, promienie słoneczne, po prostu widzicie, co to jest akurat naprawdę mega mały leak,
ale po prostu nie ma tego w Pet Simulator X. Mamy jakieś takie kolorowe jajka, taki właśnie oto przycisk, i takiego przycisku też nie ma w Pet Simulator X, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Mamy taki oto plusik i taki oto pluksik, który jest po prostu zamazany, jakieś kółko od przycisku, taki można powiedzieć trapez, łapkę mamy oczywiście zwierzaka, no i mamy też takiego coś pomarańczowego. Oczywiście pomarańczowy kolor wszystkim się kojarzy z Prestonem, no i właśnie tego typu mamy tutaj rzecz. To wygląda może jak jakiś nickname tutaj by był napisany. Mamy też tego wersję białą, czyli tam to mogło być tylko i wyłącznie dla VIP-ów. Kurczę, to jest naprawdę tyle rzeczy można sobie dopowiadać, że to jest naprawdę niesamowite. Mamy też taką oto gwiazdkę, może dlatego, że jest ona mega rozpikselowana, ale mi się jakoś nie podoba. No i zobaczcie, że mamy właśnie tutaj te gwiazdki. Mamy oczywiście siłę naszych zwierzaków Pet Strength Star 3, V2, V2-2. Mamy tutaj, zobaczcie, że 6 różnych tak naprawdę, nie wiem, naszych sił zwierzaków. To po prostu wygląda to mega, ale to mega fajnie. Bardzo mi się podoba to i bardzo mi się podoba to, wszystkie mi się podobają, no. No ale oczywiście tam w lewym górnym rogu najmniej. No ale to by może zwiastowało, że będziemy mieli tak naprawdę inne wartości petów. Będą tak naprawdę strength od 1 do 6. Mamy taki pytajnik, co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale jego też nie ma w Pet Simulator X. Mamy też tiery enchantów i one mi się naprawdę bardzo, to bardzo mocno podobają. No są po prostu mega super świetnie zrobione. Taki grafik powinno być znacznie, ale to znacznie więcej w Pet Simulator X. A i tutaj w ogóle mamy tą gwiazdkę, jakbyście zauważyli. Tutaj i tutaj, no i tutaj wygląda dużo ładniej. No ale wyglądają te widzowie przyciski mega, ale to mega ślicznie, no. Mamy takiego oto plusika. Kłódkę też mamy, a jeżeli mówimy o kłódce, no to klucz też musimy mieć. No i właśnie taki premium key icon się tutaj znajduje. Taką wygląda po prostu ikonka takiego klucza. No i mamy też enchant background. Tak to wygląda, oczywiście coś podobnego jest w Pet Simulator X, ale nie taki sam, ale to wygląda bardzo jak do enchantu. Mamy też jakieś GUI do Pet Simulator Z, oczywiście konceptowe, tak by wyglądało. Oczywiście to GUI mi się troszeczkę mniej podoba, a jeżeli oczywiście z Pet Simulator X-a. No i mamy właśnie też nowe GUI, nowe Pet Inventory i tak dalej. No zobaczcie, jak to wygląda, mamy ten klucz, mamy oczywiście długopis i kosz z Pet Simulator X-a, mamy te jajka, mamy oczywiście tą lupę i wiele, wiele więcej. No te trady mi się tutaj troszeczkę mniej podobają, tutaj ta ikonka mogłaby być po prostu zmieniony na inną, ale to w ogóle wygląda inaczej jak w Pet Simulator X. No i na razie, jeżeli chodzi tak naprawdę, widzowie, o nową grę Prestona, no to wiemy tylko i wyłącznie, albo aż tyle. A teraz, kiedy taka gra mogłaby tak naprawdę zostać wydana? Preston wie, że Pet Simulator X odniósł naprawdę mega, ale to mega duży sukces i nadal w niego grają miliony ludzi. Dlatego ta gra wyjdzie na pewno nieprędko. No chyba, że nagle Pet Simulator X będzie tracił aktualizację, bo jeżeli nie będziemy mieli nowych update'ów, nowych aktualizacji do Pet Simulator X, no to wtedy będziemy wiedzieli, że Preston pracuje nad nową grą. No ale Preston pewnie też wie, że tak naprawdę nowa jego gra no nie będzie przynosiła aż tyle tak naprawdę szumu, tyle zainteresowania, no i ciężko będzie przebić Pet Simulator X. Więc po co na razie skupiać się na nowej grze, jeżeli możemy cały czas dodawać update'y do Pet Simulator X, którego ludzie chcą grać? Jeżeli miałbym strzelać potencjalną datę, no to ja bym strzelał właśnie albo w jakieś na przykład święta, jeżeli chodzi o grudzień w tym roku, albo na przykład wakacje tylko w roku następnym. Bo nie wydaje mi się, żeby Preston tak naprawdę do wakacji zrobił nam jakąś mega, ale te mega niesamowitą grę i jeszcze dodawał update'y w Pet Simulator X. No a wy w komentarzu możecie napisać potencjalną datę, jaką uważacie, że Pet Simulator tak naprawdę nowy, bo Pet Simulator Z będzie miało światło dzienne. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. W opisie macie link do naszego Discorda, gdzie jest naprawdę mega dużo konkursów. Trzymajcie się, do następnego razu. Pamiętajcie o sobie i łapce w górze. Siemano, yo!